Pewien lekarz rozwiązał zagadkę wikingów. Jak to możliwe, że wikingowie pokonywali na swych łodziach tak długie trasy, łupili, odkrywali nowe lądy, a następnie, jak gdyby nigdy nic, pełni sił wracali do domu? Podczas gdy Europejczycy przez wieki nie mogli rozwiązać zagadki tajemniczej choroby, która to dziesiątkowała załogi ich statków i dopadała ich wraz z przekroczeniem danej szerokości geograficznej. Żeglarzom puchły dziąsła, wypadały zęby, ich ciała gniły za życia. Stąd też tę chorobę nazywano gnilcem, inaczej po łacinie skorbutusem, czyli szkorbutem. Z czasem zaczęto zauważać powiązanie objawów choroby z ubogą w warzywa i owoce dietą marynarzy. Przełom nastąpił pod koniec lat 60. XVIII wieku za sprawą szkockiego lekarza Jamesa Linda, który to powiązał występowanie szkorbutu z niedostatkiem cytrusów w diecie. Chodziło dokładnie o braki witaminy C, ale wtedy nie było jeszcze wiedzy na temat witamin. One dopiero zostaną odkryte w wieku XX za sprawą, uwaga, Polaka, który przez to otarł się o Nagrodę Nobla. Będę o tym mówić w kolejnym filmie. A teraz powracając do tematu, czy wiedza o braku cytrusów w diecie rozwiązała problem szkorbutu? No niestety nie, bo nie wiedziano, jak te owoce konserwować, by wytrzymały całą podróż i spełniały swoje zadanie. Wtedy z kolei inny lekarz, John Pringle, zainteresował się dietą wikingów i odkrył, że zabierali oni ze sobą w podróż kiszoną kapustę. Postanowił to sprawdzić i wraz z kapitanem Jamesem Cookiem, który to przygotowywał się właśnie do wyprawy, rozpocząć eksperyment i podawać załodze właśnie kiszoną kapustę. No i to był strzał w dziesiątkę. Okazało się, że to był właśnie ten cudowny eliksir. Efektem eksperymentu był wyraźny spadek, a następnie zanik zachorowań żeglarzy na szkorbut. Zaobserwujmy po więcej historii. Od września ruszam także z korepetycjami z historii, dzięki którym w kilka minut przygotujesz się do lekcji bądź do sprawdzianu.